Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj w Węgorzewie, bo jest Warszawa, jest Olsztyn, ale Polska tak naprawdę to Polska takich miast jak Węgorzewo i takich powiatów jak Węgorzewski. Chcę podziękować za bardzo życzliwe przyjęcie i za dotychczasowe spotkania. Jestem zbudowany tym, jak dobrze ludzie tej ziemi, zaczynając od samorządu, wykorzystują te możliwości, które mamy dzisiaj w Europie. Po pierwsze zwracam uwagę na dużą spoistość i solidność miejscowych samorządowców i dziękuję im i gratuluję, bo od 6 marca mamy to świętowanie reaktywacji w Polsce i animacji na nowo samorządności życia obywatelskiego. To jest ta przestrzeń, gdzie ludzie są najbliżej władzy, a władza najbliżej ludzi. W związku z tym ze struktur władzy samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki mają ewidentnie dużo lepsze oceny niż to się ma w stosunku do polityki centralnej. Bo po pierwsze tu łatwiej wskazać na tych, którzy się sprawdzają, którzy się nie sprawdzają. Tu łatwiej jest oderwać się od prostego partyjniackiego myślenia o polityce plemiennej, a nie polityce dla wszystkich. Po drugie, cieszę się, że miejscowy samorząd wychodzi naprzeciw tym, czym dysponuje nowoczesne państwo. Chcemy upowszechniać także na Warmii i Mazurach mechanizm pobudzania przedsiębiorczości poprzez specjalne strefy ekonomiczne. Za chwilę w kilku miejscach w Waszym regionie będziemy albo wmurowywać kamień węgielny, albo otwierać zakłady. Łącznie z tym, że z moich przymiarek wynika, że we wrześniu się spotykamy na otwarciu jednej z największych w Europie fabryki płyt rośniowych. Wiecie Państwo, że Mlekpol uruchamia to myślenie o mrągowskiej jeszcze jednej mleczarni. Mówiliśmy także o przejściach granicznych, bardzo ważnych, bo przecież trzeba o tym pamiętać, że co prawda te sankcje i wymiana ciosów politycznych, dyplomatycznych, ale przede wszystkim bolesnych w sferze gospodarczej nie rzuciły polskiej gospodarki na kolana, o czym świadczy świetny wynik polskiej gospodarki w tych trudnych uwarunkowaniach i światowych, i europejskich, i konfliktu Bruksela-Kreml wokół Ukrainy, ale te 3,4% PKB, ale te 5,2% wzrostu w zeszłym roku nie dzieli się równo. W sposób szczególny ta sytuacja, pogorszenie się popytu, warunków do inwestowania, wzajemnej komunikacji, w relacjach Polska Wschodnia, Rosja, Białoruś, Ukraina jest szczególnie bolesna. Więc to ma swój wymiar bolesny dla rolnictwa, dla wsi, chociaż globalnie cieszymy się z tego wyniku, że mamy za zeszły rok 21,5 miliarda eksportu żywności, z czego 6,5 miliarda to jest nasza nadwyżka eksportowa. Ale kiedy popatrzymy na to, że na koniec 2013 roku mieliśmy ponad 56 tysięcy firm eksportujących, a na koniec zeszłego roku mamy o prawie 10 tysięcy mniej, to są to przede wszystkim małe firmy kapitału rodzinnego polskiego z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, z Podlasia, z Warmii i Mazur. Dlatego ciągle powtarzam, że program Polska Wschodnia, bardzo dobry, bardzo ciekawy, nie może być zamiast. On nie jest żadną rekompensatą, jest tylko pewnym dopełnieniem, bo w dalszym ciągu grupa województw nie nadąża za średnią krajową. Dlaczego? Dlatego, że ma mniej przedsiębiorczości, dlatego, że jest dalej od rynku zbytu, a dzisiaj dlatego, że po 25 lat temu, kiedy obaliliśmy my Polacy razem z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej mur berliński, to wyrasta nowy mur berliński na granicy Unia Celna, Unia Europejska, bardzo niekorzystna. Stąd odbudowywanie racjonalnych kontaktów na poziomie lokalnym, regionalnym, budowa nowych lokalnych przejść granicznych. Pamiętanie o tym, że Rosja, Białoruś i Ukraina to w roku 2013 trzy gospodarki z pierwszej dziesiątki naszych partnerów handlowych, a dzisiaj to są spadki ponad 30% albo w przypadku Ukrainy jeszcze więcej. Brak popytu, różnica w sile rubla czy waluty białoruskiej czy waluty ukraińskiej, kłopoty na tamtych rynkach naszych inwestorów, pogarszanie się relacji w wielu wymiarach, a także to, że Polska Wschodnia obsługiwała na przykład swoimi wielkimi firmami transportowymi eksport-import na osi wschód-zachód. To dzisiaj uwolniło gigantyczny potencjał i wiele firm wystawiło na dodatkowe kłopoty. Stąd między innymi moja wizyta dzisiaj w zakładzie bardzo ważnym przemysłu stoczniowego. Przypomnę, że w łodziach do 10 metrów jesteśmy drugim światowym producentem po Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy bardzo ważnym eksporterem.
Ponad 90% polskich łodzi jest eksportowanych, a firma Nordman, ta węgorzeska, powstała z niczego, z aktywności ludzkiej działalności, firma kapitału polskiego, wsparta w ramach pomocy de minimis kwotą 100 kilkudziesięciu tysięcy euro, bardzo dobrze te pieniądze zainwestowała i dzisiaj produkuje ponad już 100 jachtów, a blisko połowę wysyła do wielu krajów świata. Ale w sposób szczególny chcę zwrócić uwagę, że kiedy wielki przemysł stoczniowy, w którym były związki zawodowe, były kłopoty, który nie wyczuł dekoniunktury na rynku, który się nie przemodelował na coś innego, w związku z tym nie mamy już w Polsce montażu starego typu statków, masowców, ale staliśmy się, na przykładzie choćby stoczni remontowej, staliśmy się bardzo ważnym producentem, wytwórcą statków pływających, laboratoriów do poszukiwań ropy i gazu, do obsługiwania wież wiertniczych, nie tylko na Bałtyku. I stocznia remontowa dzisiaj Polska, lider nie tylko w Polsce tego typu usług i pracy, ma zapięty kalendarz produkcyjny na 2 lata do przodu. To pokazuje bardzo wyraźnie, że tam, gdzie czujemy ducha czasu, tam, gdzie jesteśmy gotowi do zmiany, tam, gdzie ze sobą współpracujemy, bo w przypadku Nordmana bardzo ważna jest także otwartość na nowe techniki i technologii. Ten zakład zaczynał jako firma rodzinna, produkując 3-4 łodzie rocznie. Dzisiaj produkuje ich 100. Dzisiaj także znaczną część tych łodzi zagospodaruje w postaci leasingu i możliwości wyczarterowania na wspaniałych szlakach mazurskich. Chcę podziękować miejscowemu społeczności za gigantyczny wysiłek. Jeśli chodzi o poprawę stanu czystości wód, ekologii, to są wydatki, które się zwracają. Chcę pogratulować tego, jak samorządy wspierają region w zakresie przebudowy i modernizacji dróg. Jeszcze raz zapewnić, że na koniec kadencji tego parlamentu powinniśmy przedstawić całościowy program modernizacji utrzymania dróg samorządowych. Już nie tylko prostego mechanizmu schetynówek, taki mobilizujący pieniądze samorządowe, ale całościowego współdziałania pomiędzy drogami krajowymi i drogami samorządowymi. Cieszę się, jeszcze raz dziękuję wyborcom województwa warmińsko-mazurskiego, że w ostatnich wyborach samorządowych tak zawierzyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Mamy tu świetnego marszałka, dwie świetne, perspektywiczne panie wicemarszałek. To tutaj w tym województwie widać, jak obok generacji polityków bardzo zasłużonych dla naszej demokracji, takich jak Stanisław Rzemikowski, wyrastają nowe talenty. One są poddawane bacznej uwadze i codziennie w robocie obywatelskiej się sprawdzają. Mówię tu o Sylwii Jaskulskiej, czy mówię o Wioli Zysk-Śląskiej, Zyskrzy, już gwieździe parlamentarnej polityki Uli Pasławskiej. Na takich ludzi będę w dalszym ciągu konsekwentnie stawał, bo myślę, że nie tylko ten wynik wyborów prezydenckich pokazuje potrzebę jeszcze większego niż kiedykolwiek zaangażowania nowej generacji, co nie powinno oznaczać, że wszystkich polityków starszej generacji powinniśmy i w samorządzie, i w rządzie, i w koalicjach, i w parlamencie wysyłać na emeryturę, bo w działalności obywatelskiej nie ma emerytury. Dlatego jeszcze raz chcę Państwu przekazać ten sygnał, że i w przemyśle jachtowym zwracam uwagę, że w Polsce potencjał jest wykorzystany w 2/3 wytwórczy. Produkujemy w tej chwili za zeszły rok 15 tysięcy jachtów, mamy potencjał wytwórczy na 22 tysiące jachtów. Karierę robią duże łodzie, ale przede wszystkim na razie specjalizujemy się w łódkach mniejszych do 9 metrów o szerokości do 3 metrów, bo one mogą na polskich podwoziach jeździć uczepione do samochodu po całej Europie, ale mamy też gigantyczne ambicje, żeby wejść bardzo mocno na rynek amerykański, środkowej Ameryki, na Karaiby. Jesteśmy już w Dubaju, jesteśmy w Emiratach Arabskich, chcemy być w Singapurze, chcemy być w portach chińskich czy japońskich i dlatego mamy specjalny program wspierania przemysłu stoczniowego właśnie tego. To jest jedna z naszych inteligentnych branż rozwoju. No i w sposób szczególny chcę zadeklarować, że bardzo uważnie w Ministerstwie Gospodarki analizujemy, także poprzez takie spotkania robocze. W zeszłym roku odwiedziłem 361 miejscowości w Polsce. Mało kto w to wierzy, ale nie jestem politykiem, który się mądrzy na konferencjach prasowych i przed kamerami, ale zwraca uwagę na to, czym szczególnie Polska, kraju za wielkim aglomeracją, żyje i czego dzisiaj, jaką mamy do tego
aglomeracji ofertę. No po pierwsze to jest odbudowa i rozwinięcie szkolnictwa zawodowego w perspektywie roku 2025-2030 w Europie, w Unii Europejskiej będzie potrzeba 15-17 milionów inżynierów i techników. To jest zadanie nie tylko dla szkolnictwa wyższego, nie tylko zadanie dla MEN, nie tylko zadanie dla samorządu, ale z całą mocą to podkreślam, jest to także zadanie dla przedsiębiorców. Dlatego też proponujemy to powrót do kształcenia pod potrzeby, pod konkretne miejsca pracy przy wsparciu pieniądza publicznego. W ciągu najbliższych 3 lat Ministerstwo Gospodarki będzie dysponowało w tej sprawie kwotą 1 miliard euro, a więc potężną, i chcemy, żeby także przedsiębiorcy na Warmii i Mazurach z tego korzystali. Drugi obszar bardzo ważnych spraw to jest pobudzanie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Ja wiem, jaki to był wysiłek dla biednego powiatu i nie najbardziej zamożnego samorządu miasta Węgorzewa, ale jednak uzbrojenie 5 hektarów działki zobowiązuje, więc składam tutaj deklarację, że w trybie szybkim wprowadzimy to w mechanizm specjalnych stref ekonomicznych, bo takie miejscowości nie tylko powinny mieć sezonowe usługi, ponad 20% bezrobocie na Warmii i Mazurach w tego typu powiatach, w tego typu miejscowościach jest potężnym wyzwaniem. Trzeba więc nam tutaj nowoczesnego, nieuciążliwego przemysłu. I to jest szczególne zadanie i to chcemy zrobić właśnie przez specjalne strefy ekonomiczne, ale zwracam też uwagę, że strefom nadałem ostatnią nowelizacją zupełnie nowe zadania w zakresie promocji eksportu, promocji wiedzy, stawania się animatorami samoorganizacji przedsiębiorców, dzielenia się doświadczeniem i kompetencją. Bardzo liczę także na miejscowe samorządy, że jeszcze bardziej niż dotąd będą rozumiały, że dobra polityka służy ludziom wtedy, kiedy służy zatrudnieniu, służy wzrostowi konkurencji, konkurencyjności, służy potencjałowi. No i zwracam też uwagę na te kwestie związane z tym, co jest specyfiką tego powiatu, którego znaczna część miejsc pracy jest związana z opieką zdrowotną i z opieką społeczną. Myślę, że do tego typu powiatów powinno się, i tak się dzieje, kierować dodatkowe etaty, na przykład w formie jednostek wojskowych, i to się nie staje, ale zwracam uwagę, że żołnierze zawodowi to jedno, a rodziny żołnierzy zawodowych, a szczególnie żony żołnierzy zawodowych to drugie. Dlatego też musimy także w trybie tych nadzwyczajnych działań typu specjalne strefy ekonomiczne stawiać tutaj na przyciąganie tych, którzy mogą zatrudnić kobiety. Mam kilka dobrych informacji. Przemysł odzieżowy i tekstylny wraca do Europy, przede wszystkim, z czego się bardzo cieszę, wraca do Polski. Nie wykluczam więc, że odbudujemy na Warmii i Mazurach ten przemysł. Ale w sposób szczególny chcę zwrócić uwagę na specjalność, bo za chwilę jedziemy do zakładu meblowego. Musimy odbudować zawody, obsługa urządzeń, obrabiarek do przemysłu drzewnego i do przemysłu meblowego. Jesteśmy 4. wytwórcą światowych mebli, jesteśmy 1. eksporterem w Europie. To jest także nasz hit, którego bardzo mocno wspieram w swoich misjach gospodarczych i rozwojowych. No i na koniec zwracam uwagę na to nowe działanie, na które zdobył się Mlekpol, czyli mówię o pierwszym w historii polskiej spółdzielczości mleczarskim wejściu do specjalnej strefy ekonomicznej i wybudowaniu w Mrągowie nowej, przerabiającej ponad 1 milion litrów mleka mleczarni. Ten sektor, szczególnie mleczarzy Polski Wschodniej, był bardzo związany z rynkiem rosyjskim, rynkiem ukraińskim. Poniósł tam więc bardzo duże straty w ostatnim czasie. Zagospodarowaliśmy i to mleko w proszku, i te twarde sery, ale nie z taką, jak chcieliśmy, efektywnością. Stąd otwieranie na ten asortyment nowych rynków, takich jak Tajlandia, Malezja, Singapur, Hongkong, Japonia, całe to przyrządowanie wsi, rolnictwa, produktu lokalnego, za co szczególnie chcę kierownictwu regionu podziękować, bo kiedy popatrzycie Państwo na naszą ekspozycję w tym zakresie, to zobaczycie, że wielką robotę promocji także polskiej wsi, polskiego rolnictwa i polskiego przemysłu rolno-spożywczego realizowane jest z pieniądza i możliwości samorządowych. Także dziękuję Państwu za obecność i proszę o pytania.